Radio Tanał. Halo, halo, dzień dobry, Bartosz Gleń. Zapraszam na audycję poświęconą nade wszystko piłce nożnej. W miniony weekend w Ekstraklasie wydarzyło się tak wiele, że nie ma sensu ruszać się z Polski, tak więc ani wyspy, ani elitarna Liga Mistrzów, zostajemy w domu, w którym bardzo sprawnie poruszają się moi goście. Szef skautingu Lechii Gdańsk, Marek Jóźwiak. Witam serdecznie, dzień dobry. Ekspert NC Plus, Wojciech Jagoda. Dzień dobry. Witam was panowie. Nasz rozkład jazdy na najbliższe minuty wygląda tak. Szczecin, choć bardzo się starali, to znów się nie udało. Pogoń w głębokim kryzysie, Maciej Skorża załamany, kibicom puszczają nerwy. Gdańsk jest doktorem wychowania fizycznego, urodził się w latach 80. i wziął odpowiedzialne stanowisko w jednym z największych bałtyckich portów. Wywołamy do tablicy Adama Owena, będzie też o nowej roli Piotra Nowaka, meczu z Lechem i wideo weryfikacji. Warszawa. Latem mówiło się, że zarobi dla Legii największe pieniądze od lat, a dziś jest trzecioligowcem. Dominik Noć znalazł się na zakręcie. Pomówimy o sytuacji i perspektywach węgierskiego gracza. Ponadto pan piłkarz, aplauz i szpila. 3, 2, 1, zaczynamy. Panowie, tytułem wstępu mocny gracz. W Miami ma willę, która kiedyś należała do Ala Capone. Słuchają się go Pogba, Lukaku czy Verratti. Ze Zlatanem ma relacje jak nikt inny. W rozmowie z dziennikarzem wszystkiego czasopisma powiedział tak o Zlatanie. Umówiłem się z nim, że działamy razem jeszcze 5 lat. Moje dzieci dorastają, więc potrzebuję kasy i Zlatan ma dla mnie tę kasę zarobić. Mino Raiola, to człowiek, którego podziwiacie? Czy podziwiamy, na pewno jest bardzo skuteczny w swojej pracy, a chyba to, jeśli mówi się o piłkarzach, jest najbardziej takie widoczne, bo jak to powiedział Zlatan, słyszałem, że śmieją się z pana nosa piłkarze, co nie? On mówi, ja się śmieję z tego, ile oni zarabiają. Więc to jedno ale z drugim opowiązane. Ale nie jest na tyle bezczelny Zlatan, że nie pyta chłopaków na boisku, gdzie ty grałeś. Ale oni pytają się o jego nos, więc... A on zawsze może kopnąć. Wojtek, Mino Raiola, jakie są twoje przemyślenia? Człowiek, który miał w życiu ogromnego farta. Znalazł się w Amsterdamie, ileś lat temu we właściwym czasie, we właściwym miejscu. Znalazł tego pierwszego, z którym razem urośli, a później już było z górki. Cały czas czekam, że w moim życiu zdarzy się podobna sytuacja. Ale ty musisz przebywać więcej w klubach nocnych, więc... To czego ty mi nie mówiłeś wtedy, kiedy razem graliśmy? Na Boga, Marek! Wojtek, mniej NBA, trzeba z domu wychodzić, na Mazowiecką. Zdecydowanie, no. Wtedy Mazowieckie nie było. Albo Mąciak. Albo Mąciak, tak, zdecydowanie. Panowie, jeszcze jedna rzecz w tej kwestii związanej z agentem. Wiemy, Robert Lewandowski, wiemy, jaka jest jego sytuacja, jak mocną ma pozycję na rynku. I tak sobie pomyślałem hipotetycznie o takiej sytuacji, że dzwoni Mino Raiola i mówi odbijany. No były już takie przypadki, nie będę mówił tutaj nazwisk, bo troszkę można by w tym świecie było pomieszać, ale były takie przypadki, że dzwoniono do zawodnika i dany zawodnik otrzymywał konkretną sumę pieniędzy za to, żeby nie przedłużać umowy ze swoim byłym agentem lub obecnym agentem, któremu kontrakt wygasa na przykład za 3 miesiące. To jest rzecz naturalna wśród menadżerów i takie rzeczy się zdarzają. Czasami piłkarze mają wpisane sumy odstępnego do swoich umów z agentami, że za zerwanie umowy musi zapłacić taką i taką kwotę. No i przychodzi klient, wykłada kapustę na stół i dziękuję, do widzenia i pracujemy z kimś innym. Ja myślę, że to nie ten moment. Lewy nie musi. Dbają o niego, tak? Cezary Kucharski i Raiola. Nie, myślę, że już dziś jest tak wielki. No ale to ciekawą rzecz poruszyłeś, bo skoro Robert nie potrzebuje agenta, Robert, to znaczy, po co Zlatanowi agent?
no bo doba jest za krótka na to, żeby zajmować się niektórymi rzeczami. Gdy zaczynał Robert i zaczynał Czarek Kucharski, myślę, że obaj panowie byli potrzebni sobie w równy sposób, a nawet chyba Kucharz był bardziej potrzebny Lewemu. Dziś mam wrażenie, że Lewy bez problemu wszędzie poradzi sobie bez Czarka, a Czarek bez Lewego już tym samym agentem nie będzie. To jeszcze puentując ten wątek, takie trzy podstawowe cechy, które powinien mieć dobry agent? To co Mariola, więc powinien dar przekonywania. Zdecydowanie, co nie? Kontakty w klubach, ale przede wszystkim taka więź z zawodnikiem jest bardzo ważna. Tutaj ja myślę, że Czarek w tej chwili Kucharski dałby sobie radę bez Lewego i byłby tak samo skutecznym agentem, jak był, kiedy zrobił z Lewandowskiego. No może zrobił, to jest takie zbyt górnolotne słowo, ale pomógł mu wydatnie w jego karierze. Natomiast Robert Lewandowski jest zawodnikiem i człowiekiem, który ma wzajemny szacunek do ludzi, z którymi się otacza. I tutaj raczej to nie wchodziłoby w grę. A jeżeli by coś takiego zrobił, to myślę, że wcześniej uprzedziłby Czarka i porozmawialiby z sobą w szczere oczy. Obu panom dobrze się wiedzie, i Robertowi, i Zlatanowi. A wierzycie w to, że Zlatan jeszcze zagra 5 lat? Ja myślę, że tak. Jak patrzę na to, jak on się rehabilituje, jak wygląda fizycznie, jakim jest przede wszystkim człowiekiem, bo on wychodzi na boisko i czy on będzie miał pół roku przerwy teraz po tej kontuzji, czy nie, to on w dalszym ciągu będzie wierzył w swoją wielkość. Dodać też trzeba jeszcze sposób grania Zlatana. Gdyby dokładnie przyjrzeć się przebiegniętym kilometrom, jakie Zlatan przebiega, w zasadzie jakich nie przebiega na boisku, to by się okazało, że liczba metrów przebieganych przez Zlatana dziś dorównuje liczbie kilometrów przebieganych w czasie meczu przez Manuela Neuera. Tak. I Zlatan to już jest starszy pan, ale pan o niewielkim przebiegu. Facet, który dba o siebie, profesjonalista, i jeżeli sobie założy, że będzie grał do 50, to myślę, że spokojnie da radę. Rajola jeszcze mówi, że ciekawa rzecz nastąpi, kiedy Zlatan zostanie trenerem i jakiś piłkarz, czy w ogóle zdecyduje się, ja myślę, że nie zostanie trenerem. Że trener źle ustawił skład, tak, albo Zlatan ma świadomość, że bycie trenerem jest bardzo fajne do momentu, dopóki nie musi się być trenerem Zlatana Ibrahimowicza. Tak, tak. A jeżeli na takiego trafi? No to jest koń. Nie wiem, jak to ująć jednym słowem. To jest jakaś maszyna, to jest człowiek, który oszukuje biologię. Przecież jak on pojechał do Stanów Zjednoczonych, do tego jednego z najlepszych specjalistów, ortopedów, to ten facet złapał się za głowę, bo powiedział, że on takiego kolana nie widział jeszcze. Nie, no to jest facet, który regeneruje się i, jak to mówię, goi się jak na psie wszystko, więc bardzo, bardzo szybko, skutecznie, a przede wszystkim jego postura, jego budowa, jego genetyka jest na tak wysokim poziomie, że to bardzo rzadko się zdarza, żeby takich ludzi w ogóle, jakby nie powiedzieć, Wiking, Szwedzi, Norwedzy, to są ludzie, którzy... I jeszcze z takim bałkańskim korzeniem. Właśnie, prawda? O to chodzi, to jest taka mieszanka, co nie? I to tak zostało połączone, powiem szczerze, naprawdę, to jest monstrum, co nie? Ja nie chciałbym przeciwko niemu grać, bo naprawdę jest, facet jest niebezpieczny. W tym momencie przychodzi mi do głowy Darek Dziekanowski, piłkarz, którego wszyscy postrzegali jako niesamowitego technika, jako faceta, który, nie wiem, łapał piłkę na kark, żonglował nosem, robił niesamowite cuda, a my z Markiem znamy Darka z treningów, chociażby tak, z testów wytrzymałościowo-szybkościowo-siłowych. Ja sobie przypominam kiedyś takie testy w Rembertowie, kiedy to asystenci ustawiali te wszystkie pachołki, chorągiewki przez 40 minut, a po przebiegnięciu Darka wszystko trzeba było ustawiać na nowo, bo to było takie monstrum. I dziękuję ci, Wojtku, że podprowadziłeś to, co teraz przed nami. 29 goli w 7 meczach. Gdzie tak grają? Tylko u nas. A teraz już rzeczona ekstraklasa. Sławomir Peszko na prawo noga. Peszko! Ale jest cudowny gol! Ale to wystrzały gol! Fantastyczny gol! Gol! Javier Hernández! To jest nieprawdopodobne! Wlazło, co on robi? Wlazło!
Zaczynamy od skrajnego zachodu, czyli Szczecin. Trener Skorża mówi wprost, że niektórzy boją się grać w obecnej Pogoni. Gdyby Jarosław Mroczek zapytał was o zdanie, dzisiaj prawdopodobnie wydarzy się w Szczecinie coś istotnego, nie wiemy jeszcze co, ale na pewno jest zorganizowane spotkanie. To co byście doradzili prezesowi Pogoni w obecnej sytuacji? Jak z tym żyć? W którą stronę pójść? Trudna sytuacja dla pana prezesa, bo to, co w ostatnich miesiącach wydarza się w Szczecinie, wydarza się za sprawą właśnie jego działań i jego decyzji. Mówisz o obniżce wynagrodzenia, nie, generalnie tak? Mówię o pojawieniu się w Pogoni Szczecin Macieja Skorży przede wszystkim, więc on ma też świadomość, że to, że Macieja Skorży nikt mu nie narzucił. To on go zatrudniał, to Maciej Skorża miał prowadzić Pogoń Szczecin do trofeów. No, a miałeś obawy, czy to dobry ruch? Oczywiście, że nie. Znamy Szczecin, wiemy, że to piękne piłkarskie miasto. Miasto jeszcze bez trofeów, ale z ogromnym potencjałem, z fajną akademią, z fajnymi kibicami. Jeżeli do Szczecina przychodzi ktoś taki jak Maciej Skorża, multimedalista, jeżeli chodzi o ekstraklasę, mistrz Polski, zdobywca Pucharu Polski, trener z pięknym początkiem kariery, bo karierę trenerską zaczynał zdobywając Mistrzostwo Polski Juniorów z Amiką Wronki. Cudowne dziecko polskiego futbolu, jeżeli chodzi o bycie trenerem. Takie są fakty. On w wieku 30 kilku lat miał prawda. Tyle trofeów, że niektórzy 65-letni trenerzy o czymś takim mogą tylko pomarzyć. Dlatego był czekał, u szejków, a tam czekał, nie biorą byle kogo. Czekał dwa lata z podjęciem decyzji, więc wiele decyzji, wiele propozycji z poprzednich klubów odpuszczał. Skoro zdecydował się na Szczecin, można było przypuszczać, że to jest mocno przemyślane z obu stron, że idzie tam nie po to, żeby wprowadzić po raz czwarty Pogoń Szczecin do ósemki, do G8, tylko żeby wreszcie do klubowej gabloty włożyć jakieś trofeum, bo Pogoń bywała na podium Mistrzostw Polski, Pogoń bywała w finale Pucharu Polski, ale żadne trofea w klubowych gablotach się nie pokazały, więc jeżeli Maciek zawitał do Szczecina, można było w 100% założyć, że jeżeli będziemy w poniedziałek szukali w przeglądzie sportowym w tabeli Ekstraklasy Pogoni Szczecin, to będziemy szukali jej gdzieś tam na miejscach pomiędzy 1-6, a nie na samym dnie tabeli. Ale na przykład prezes Krakowi, profesor Filipiak, pokazał, że potrafi być cierpliwy jako właściciel klubu. Jestem ciekawy, jak długo będzie jeszcze cierpliwy w stosunku do tego, bo Krakowia to jest też taki przykład, że też mierzono siły na zamiary, ściągnięto Michała Probierza, który miał tą Krakowię podnieść... Prowadzić na zupełnie inny poziom. Zdecydowanie, tak. Zdecydowanie na poziom biznesu pana prezesa, więc... No właśnie. No akurat to jedno z drugim nie idzie w tym roku i Michał chyba też również sam się przekonuje, że jak ciężko jest czasami zbudować coś od podstaw w Krakowi, która no też nie jest mocarzem w tym sezonie i znów po raz kolejny straciła pewne punkty na boisku w Sandecji. No wysąc jeszcze przeciwko 10 zawodnikom, a więc no to jeszcze musi bardziej boleć. Trochę punktów pogubili, rzeczywiście. Nie chcę, to jeszcze cytat z Macieja Skorży. Nie chcę odchodzić z klubu, gdy drużyna jest na ostatnim miejscu. No nikogo nie dziwi ta wypowiedź. Wcale mu się nie dziwi, ale przypomniała mi się bo tak, sytuacja... zdaje się, że w ten sposób odchodził z Lecha. Nawet... Mistrzostwo Polski? A zazwyczaj trenerzy odchodzą, kiedy zespół jest na ostatnim miejscu. Chociaż w przypadku zmiany z tego sezonu, to... No, w przypadku Jacka Magiery tak nie było. No ale pamiętamy też, no, pozostając przy Legii, Jana Urbana, kiedy zmieniał go Henning Berg, też Legia była liderem. Jan Urban w Lechu też nie był ostatni. Co do Skorży, nie dziwię mu się, że marzy mu się chociażby to, na co szansę dostał Dariusz Wdowczyk w Wiśle Kraków. Był moment, że Wisła była na samym dole. Darek Wisłę przepięknie wyciągnął w bezpieczne rejony tabeli, a później ładnie się ukłonił i powiedział dziękuję bardzo. Tylko czy dane będzie Maćkowi popracować tak długo, ale
Chyba jeszcze nigdy Maciek takiej sytuacji nie zaznał, że został zatrudniony w czerwcu, a będzie zwalniany w październiku, a więc to jest bardzo krótki okres czasu, jak na, jak powiedział Wojtek, na tenera, który ma tyle tak, osiągnięć w swojej gablocie. A popatrzcie, jaki to jest perfidny zawód, jak mało tak naprawdę w niektórych momentach zależy od trenera, a wiele od jego żołnierzy, od jego piłkarzy. Komentowaliśmy mecz w Szczecinie, mieliśmy to szczęście, śmiali się z nas koledzy, że dostaliśmy karę, tak, zastanawiali się, czym podpadliśmy, że jedziemy na mecz przedostatniej i ostatniej drużyny w tabeli, a jak się mecz skończył, to my mogliśmy chodzić z wysoko PKP. Podniesioną głową. Warto było. 2-1 prowadzi Pogoń Szczecin po golu Adama Frączaka w 46 minucie, 65 minuta chyba, kapitalna kontra Pogoni. Z prawej strony Delew zagrywa piłkę w światło bramki do Adama Frączaka. Brakuje 1 centymetra, żeby padł gol na 3-1. Pewno później byłoby 4-1, 5-1. Mówilibyśmy o odrodzeniu Pogoni, o tym, że wreszcie weszła na właściwe tory. Zastanawiali się nad losami Macieja Bartoszka. 5 centymetrów, nie ma piłki w siatce, no i wygląda na to, że dziś usłyszymy komunikat o tym, że Maciej Skorża trenerem Pogoni już nie jest. Jeszcze zapytam was o personalia, konkretnie o Dawida Korda. Czy to jest chłopak, który zaznaczy jeszcze swoją obecność tak w dość mocny sposób w naszej ekstraklasie? Ja myślę, że przy Maćku nie będzie miał szans za specjalnie grać. To młodzież, tak? To chodzi o to, tak pójdę dalej, że generalnie ja myślę, na razie że ta młodzież nie pogra. Raczej nie pogra, ponieważ no, widać, że Maciek, ja pracowałem z Maćkiem, zawsze stawiał na zawodników bardziej doświadczonych, którzy mu ciągnęli grę. Natomiast tutaj, no, myślę, że Dawid sam również powinien pomyśleć o swojej przyszłości, bo chłopak ma umiejętności piłkarskie. Ale właśnie, obaj o tym wiemy. Ale nie za bardzo. Nie za bardzo pokazuje to, nie za bardzo chce mu się pracować i musi nad sobą, bo to jest jego taki kamyczek do ogródka. Fajnie, że to mówisz, jeżeli nas słucha, albo jeżeli nas nie słucha i ktoś mu to przekaże i zastanowi się nad tym, co usłyszał, to może nie będzie kolejnym zmarnowanym talentem. To jest dziecko Szczecina, to jest ważny chłopak talent dla tego klubu. Talent to panowie bez względu na dziedzinę życia, ile? 10-15%. Pozostałe trzeba dopracować. Ciężko, konsekwentnie pracując. Bardzo ciężko. W dzisiejszych czasach bycie zawodowym sportowcem to ogromny wiele trud, wyrzeczeń. Ogromne wyrzeczenia. To sztab ludzi, którzy na ten sukces pracują. Jeżeli ktoś sobie z tego nie zda sprawy, to będzie mógł za 10, 15, 20 lat żyć wspomnieniami, że kiedyś byłem taki będzie, dobry. Będzie dzieckiem Szczecina przez całe życie. Przez całe życie, dokładnie. Będzie musiał się z tym mierzyć. W złym tego słowa znaczeniu. Tak, a facet rzeczywiście ma to coś. Ma gol. Wydawało nam się przez długi czas, że nie ma podania. Potwierdził, że ma podanie, ale niech na Boga zacznie ciężko pracować, bo jak na razie to idzie, zmierza drogą swojego kolegi z Pogoni Szczecin, serdecznego drucha, z którym często jest w Szczecinie widywany, czyli Łukasza Zwolińskiego. Obu nie było w meczowej 18. Może czas najwyższy gdzieś tam ich delikatnie odseparować. Tak, jeden na jeden koniec Polski, drugi na dół, jeden do góry i tak może byłoby lepiej dla nich. Byli już w Bytowie, był Dawid Kordzie, gdzie bardzo fajnie sobie radził, bo miał mnóstwo asyst. Łukasz Zwoliński był w Śląsku u trenera Jana Urbana. Tak sobie myślę, Marek, że no napastnik nie może trafić do lepszego trenera niż Jan Urban. No tak, szczególnie do Jasia. Jasiu potrafi. Raz, że fajny człowiek, tak. Dwa, że były znakomity. Ale przede wszystkim gra ustawiona pod grę ofensywną. Jak widzimy dzisiaj Śląsk Wrocław, to jest ta gra nastawiona na tak, na ofensywę, więc tylko być w takiej drużynie i korzystać z tych wszystkich dobrodziejstw. No, Łukasz Zwoliński, no akurat w tym sezonie nie pokazuje tego, natomiast pokazuje dużo innych rzeczy, które są gdzieś poza piłką. A wiesz co, bo Wojtek mi jakiś czas temu zasugerował taką ciekawą rzecz, że Pogoń przegapiła ten moment, czy Łukasz Zwoliński gdzieś się obraził, że nie pozwolono mu odejść do Turcji. Tak, tam podobno tak, była tak. taka konkretna była. Oferta. Dokładnie 2 lata temu, koniec Myślisz, sierpnia. Myślisz, że to, co się teraz z nim dzieje, to jest pokłosie tego, że on nie odszedł, że on się nastawił i jest rozczarowany? Być może, no, ale to długo trwa z drugiej strony. Być może miał jakiś wpływ, natomiast uchylę taki rąbek zawodowej swojej pracy i Dawid Kort i Łukasz Zwoliński byli
w kręgu zainteresowań Lechii Gdańska, ale właśnie z tych przyczyn, o których teraz mówimy, no ja nie, nie wydałem rekomendacji do tego, żeby ci zawodnicy przyszli do Lechii Gdańsk, ponieważ widziałem, że właśnie te problemy, które są związane, mogą się jeszcze nawarstwić, kiedy trafią do Trójmiasta. Jeśli wiecie, o czym mówię. Wojtek tam był z Rańca ostatnio. Wiemy. Panowie, to jeszcze jeden człowiek z Pogoni, już puentując ten wątek Szczecina. Adam Dziurcio. Podniesie się jeszcze? Będzie postacią wiodącą? Jaka jest wasza prognoza? Jakoś tak. Albo zrobiłeś to z premedytacją, albo los nam sprzyja, bo myślę, że Adama Dziurcio można by w 100% podpiąć pod kasus Łukasza Zwolińskiego. Dziurcio też miał latem propozycję, też wydawało się, że skasuje, ale władze klubu zdecydowały, że jeszcze trochę zostanie. No i mówi się w Szczecinie, że... Wojtek, ale tutaj już wtedy był już gdzieś rozmowa Maciek Skorża w tym wszystkim. Że miała być budowana Wielka Pogoń. I dlatego zostawiony. I on podobno, tak się mówi, obraził się, przychodzi do klubu, z nikim nie rozmawia. Tak jak był zawsze pierwszy do pracy, pierwszy do walki, pierwszy do treningu, tak w ostatnich miesiącach to się zmieniło, jakby niektórzy powiedzieli, o 360 stopni, a de facto zmieniło się o 180. I dlatego będziemy mieli dzisiaj wiadomość, czy Maciek Skorża tak, czy nie, ponieważ te relacje w szatni od początku zostały gdzieś tam zaburzone. Jeżeli zawodnik chce odejść, ma propozycję z polskiej Ekstraklasy do dobrego klubu, za dobre pieniądze, to puśćmy go. Z niewolnika nie ma pracownika i to przekonuje się dzisiaj Pogoń Szczecin. Tak, no trudną decyzję musi podjąć prezes Mroczek, bo jeśli zdecyduje się zwolnić trenera Skorżę, to musi się zmierzyć z bardzo konkretną wypłatą. Od razu możemy się posłużyć przykładem. Jeżeli ktoś naprawdę chce odejść, musi odejść. Nemanja Nikolicz i Pryjowicz uparli się, że muszą. Odeszli. Legia bez nich sobie poradziła. Zdobyła na krajowym rynku trofea. A oni radzą sobie w innych częściach świata. Nemanja Nikolic został królem strzelców Ligi Amerykańskiej. MLS. I Piotr Nowak pojechał go oglądać. Prijowicz strzela swoje gole w PAOK-u. Też sobie naprawdę fajnie. I Anglicy się nim interesują. Także tam też jeszcze może ten transfer być duży Prijowicza. Panowie, dobrze, teraz wędrujemy nad Bałtyk, czyli Gdańsk. Marku, pytanie do ciebie. Czy opiniowałeś ten ruch? Czy w jakikolwiek sposób uczestniczyłeś w tej zmianie, nie wiem, czyli Adam Owen za Piotra Nowaka? Nie, absolutnie. Tutaj decyzję podejmuje zarząd klubu i prezes klubu, więc to ich trzeba zapytać, dlaczego tak to się stało. A, dzisiaj telefonu nie przygotowałem, a zazwyczaj dzwoniliśmy. Dobra, następnym razem. Dzwoń z mojego. Tak? Dodasz na głośny. No dobrze, ale ta zmiana czym jest spowodowana? Coś się wyczerpało z Piotrem Nowakiem? I jeśli tak, to zapytam was, na jakim obszarze? Piotr Nowak chyba stał się trochę ofiarą niezłej gry Lechii w poprzednim sezonie. Do ostatniej sekundy meczu, ostatniej kolejki, cztery drużyny walczyły o tytuł mistrza Polski. Jedna została mistrzem, dwie tytułu nie zdobyły, ale zajęły miejsce na podium, mogły grać latem w eliminacjach do europejskich pucharów. Został ten czwarty, który niby miał wspaniały sezon, niby pięknie grał, ale został z niczym. Poza pucharami. Został z niczym. No i tak, niby głośno się nie mówiło, że drużyna nie spełniła oczekiwań, ale można było między wierszami wyczytać, że w Gdańsku z tego, co wydarzyło się na koniec sezonu, wszyscy są mocno niezadowoleni. Wiadomo, że nie można było wymienić całej drużyny. Wiadomo, że pretensje można było kierować do Piotra Nowaka i te pretensje gdzieś tam pewno były kierowane. Natomiast no, Piotrek wszedł w następny sezon i cały czas pracował. No i Lechia nie zdobywała punktów i ktoś uznał, że nic z tego już nie będzie. To było tak jak w tej piosence Rafała Brzozowskiego. Tak blisko. No tak. No, na pewno duże rozczarowanie, bo nie ukrywajmy. Ja osobiście,
gdybym był wtedy trenerem, to jednak bym zaryzykował i na Legii bym postawił na... Ten mecz tutaj. Tak. Mhm. Albo będę mistrzem Polski i odejdę, przegram to z... A tam była setka. Albo będę wiedział, dlaczego nim nie jestem. A tak nie wiem. Marko miał setkę. W 75. minucie Marko miał... Więcej nie można przyjeżdżając na Legię, myśleć o jednym punkcie. Bo to jest jednak, było troszeczkę za mało. Ten jeden punkt w pewnym sensie nie dał nic, ponieważ inne wyniki były takie same, więc tutaj więcej ryzyka, trzeba postawić wszystko na jedną kartę i powalczyć o mistrzostwo Polski, czego Lechia jeszcze w swoim długoletniej noga historii w podłogę. Nie miało. Tak, i do końca do gazu, a wtedy, bo Legia też była pod ścianą, co nie? To na Legii ciążyła ogromna odpowiedzialność za zdobycie mistrzostwa Polski. Wyobraźcie sobie, Trójmiasto nie trzeźwiałoby przez całe lato. Lechia by była mistrzem, a Arka zdobywcą Pucharu Polski. Tak. To by dopiero się działo. Oj, by zapiekanki się sprzedawały na Mączaku. Bo taka szansa nie, taka szansa naprawdę może się nie pojawić przez kolejne, nie wiem, 10-15 lat, ponieważ to takie rzeczy trzeba potrafić wykorzystać. Słuchajcie, a zwyczajny Kowalski, czy Nowak, no, taka analogia się zrobiła, ucieszyłby się z tego, że idzie w dyrektory. Ale czy Piotr Nowak się ucieszył? No nie, chyba nie w takiej sytuacji, bo to tak jest, ja nie wiem, nie mam wystarczającej wiedzy, ale... Amerykański optymist. Moja intuicja mi podpowiada, że chodzi o coś zupełnie innego, ponieważ Piotr Nowak ma podpisaną jakąś tam umowę, więc klub tak i tak musiałby mu płacić, więc skoro musi mu płacić, to niech chociaż Piotr Nowak czuje, że pracuje. No i pracuje, bo Piotr Nowak wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Być może tak nie jest, ale coś mi podpowiada, że to po prostu o to chodzi. Panowie zawarli umowę, żeby głośno o rozstaniu nie mówić i jest to jakoś tak przeciągane również dla dobra drużyny. Czyli prezes mam jest wrażenie, że Piotrek ma jeszcze w sobie tyle entuzjazmu, że spodobało mu się na trenerskiej ławce, że na bycie dyrektorem ma trochę czasu, ale oczywiście mogę się mylić. Mareka, Piotr Nowak wyjechał do Stanów, wrócił już, tak? Bo tam dwa tygodnie spotkaliśmy się na meczu. I spotkałem się z taką wypowiedzią. Chcę zbudować model, którego nie ma jeszcze żaden klub w Polsce. W tym celu wizyty w Chicago i w Nowym Jorku. To zdradzisz coś nam, o jaki model chodzi? Mniej mówić, więcej robić. To ci zdradzę. I to bym podsumował całe to wszystko. Czyli czekamy, dobra. Tak. Jak to się będzie rozwijało. Adam Owen, fachowiec w aspekcie pracy nad motoryką, to wiemy na podstawie jego CV. A co z wiedzą taktyczną? I tutaj chciałem was zapytać o coś więcej. Może my zwyczajnie przeceniamy wiedzę taktyczną trenerów w Ekstraklasie? Nie wiem, oczekujemy jakichś cudów, a tą bazą, tą podstawą jest zorganizować ten zespół dobrze w defensywie i przygotować do sezonu. Jeżeli oglądaliśmy dzisiaj poprzednią kolejkę, no to powiedzmy sobie szczerze, gdzie ta taktyka była w niektórych meczach. Więc... Ale z drugiej strony, Marek, przypomnijmy sobie chociażby 30. minutę meczu Górnik Zabrze, Korona Kielce. Cwijanowicz. Mam wrażenie, że trener nie mający pojęcia o taktyce, ten mecz przegrałby nie 0-2, a 0-5, co robi Gino Lettieri, wręcza wędkę temu misiu. Zdejmując misia z boiska, ale tego misia wystawia od początku. Czyli przyznaje się do błędu, jak go zdejmuje w 30 minucie, no, tak? Ale to, no i bardzo dobrze. No, trener prowadząc zespół popełnia w tygodniu mnóstwo błędów. Chodzi o to tylko, żeby na koniec każdego tygodnia, którego podsumowaniem jest mecz, czyli w tej 95. minucie mógł powiedzieć, okej, razem z zawodnikami wykonaliśmy dobrą robotę. Facet, który nie widzi tego, co widzi, nie rozumie tego, co widzi, nie zareagowałby tak, jak zareagował Gino Lettieri. Skorygował i pomiędzy 30 minutą a 90 to on wygrał z Górnikiem Zabrze 3-1. Mareka, widzisz taką smykałkę trenerską u trenera Owena? Tak, ja w ogóle rozmawiałem z Adamem już około 2 lat temu, kiedy on był już w Gdańsku i chcieliśmy go zatrudnić jako trenera przygotowania fizycznego, ponieważ naprawdę jeśli chodzi o ten aspekt, naprawdę ma kapitalną wiedzę, kapitalne umiejętności, pomysł na to, jak przygotować zespół. Byłem pod dużym wrażeniem tego, jak to wszystko przedstawił. Natomiast wtedy się nie udało go, ponieważ on chciał, gdzieś tam miał w zanadrzu bycie pierwszym trenerem. Ma papiery UEFA Pro, więc gdzieś świtało mu to w głowie.
No i powrócono do tego pomysłu po 2 latach. Gdzieś przy Piotku troszeczkę jeszcze miał się nauczyć, nabrał ogłady, zobaczył jak to jest. Mhm. I taką koleją rzeczy dostał swoją szansę. Czy ją wykorzysta, to pokaże tak. ten sezon. Na razie z tym jest różnie. A Milosz Krasić nie marudzi, że trzeba więcej gonić? Nie, Milosz jest już tak doświadczonym zawodnikiem, że czy on wyjdzie od pierwszej minuty, czy wyjdzie gdzieś tam w 60 czy w 70, to nie ma dla niego żadnego znaczenia. I maksywkę fajną Milosz, tak? To prawda, że kudłaty? tak. On takie zawsze ma z takimi, z włosami ma problem, ale... On jest taki oldschoolowy. zdecydowanie nie używa grzebienia i lusterka. Dobrze, jeszcze jedna sprawa w tym temacie. Panowie, 5 klubów w Lotto Ekstraklasie nie ma rezerw. Lechia Gdańsk, Wisła, Kraków, Korona, Jagiellonia i Krakowia. Jak to postrzegacie? Rezerwy? Można żyć bez rezerw? Powinny być? Jak widać, można żyć, natomiast moim zdaniem rezerwy klubowe powinny zawsze być. Zawsze powinna być ta czwarta czy ta trzecia liga, bo trzecia liga to naprawdę jak ma Legia, czy jak miała Jagiellonia, Białystok. To jest dobra rzecz. To kosztuje troszeczkę, ale mamy miejsce, gdzie ta młodzież w wieku, nie wiem, 19, szczególnie w Polsce, mówimy młodzież 19, 20, 21 lat, u nas ten wiek troszeczkę tego dojrzewania jest lekko wydłużony i oni tam potrzebują grać, bo czasami wypożyczenie takiego zawodnika do pierwszej ligi, no nie zdaje egzaminu, bo on tam nie gra. I wtedy dobrze było, gdyby on miał jednak zachowany ten ciągłość pracy, tak, i mógł grać, ale jest na bieżąco monitorowany, trenuje z pierwszą drużyną, to jednak rezerwy dla mnie osobiście powinny mieć każda drużyna Ekstraklasy. Jestem przekonany, że gdyby polskie kluby były bogatsze, to tego tematu w ogóle by nie było. Byłyby rezerwy wszędzie. W praktyce u nas wygląda to tak, że klub ze względów oszczędnościowych, finansowych, likwiduje rezerwy, a później dorabia do tego teorię, że to ze względów szkoleniowych. Takie typowe bla, 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 przykrywające rzeczywistość. No i chłopaki jak nie grają, to później miejsca VIP-om zabierają na trybunach, bo tam ich dużo siedzi. No siedzi. No. Mieliśmy Nodża, który też pojechał na rezerwy. Ale to też jest dobre, bo zdarzają się, jak ładnie powiedziano, w Ekstraklasie mecze, w których mniej się dzieje i wtedy realizator ma możliwość szukania na trybunach. Wypełnić transmisję. Ciekawych twarzy, więc to my musimy, jest ważne. My musimy czasami rozpoznawać tych chłopaków, a niektórzy tak długo nie grali, tak, że ich twarze już zimą, zaczynamy zapominać. Jak ubiorą czapkę i wezmą udział w akcji Movember, to jest ciężko. Zdecydowanie. Dobrze, panowie, na koniec pojawi się nam wypowiedź związana właśnie z meczem w Gdańsku, czyli Lechia Lech. Posłuchajmy. To, co mamy z tym warom, to jest dla mnie to jeden cyrkus, wielki cyrkus. To nie potrzebujemy. Ta piłka nie jest piłka nożna, którą chcemy grać. Nie możemy czekać każdy raz, kiedy strzelamy jedną bramkę albo stracimy bramkę, czy to jest regularna bramka, albo nie. To nie jest piłka nożna, którą chcemy grać. To był bardzo, bardzo ciekawy mecz za każdego, ale myślę, że to nie ma sensu. Tu nie ma emocji, tu nie ma nic. Blond, zrobimy wszyscy blond. Może też jeden sędzia zrobić blond. Dlatego ja myślę, że to nie ma sensu. I to nie będzie piłka nożna jak zawsze. To będzie coś nowego i nie chcemy grać tu piłku nożną. Nie chcemy. Ten pan, którego słyszeliśmy, to Nenad Bielica, czyli trener Lecha Poznań. Nie podoba mu się zastosowanie wideoweryfikacji w Lotto Ekstraklasie. W Gdańsku dwukrotnie VAR miał zastosowanie. Wydaje mi się, że w obu przypadkach było ok, bo pokazał, jak sytuacja rzeczywiście przebiegała. Ale skąd ta frustracja trenera Bielicy? Czemu on się tak denerwuje? Mamy już 13. kolejkę, a on nie chce się przyzwyczaić. Nie konsultowałem z Bielicą swojego stanowiska? Przedwczorajszego tweeta. On miał chyba z 10 wyrazów i napisałem, że VAR mnie strasznie irytuje, ale mam wrażenie, że chyba jest... Że ratuje. Że chyba jest konieczny, czyli początek taki jak to, o czym mówi Bielica, że zabiera nam emocje, zabiera tempo spotkania, ale zupełnie inne wnioski. Bielica uważa, że z tego trzeba zrezygnować i pozwolić sędziom popełniać błędy. Ja myślę, że chyba nie. Porównałbym VAR do pasów bezpieczeństwa w samochodzie.
pasy bezpieczeństwa strasznie nas irytują. Już sama myśl o tym, że musimy gdzieś tam się męczyć i je zapinać, że pogniecimy sobie garnitur, że będzie nam niewygodnie, że nie będziemy mogli odwracać się i rozmawiać z kimś, kto siedzi na tylnym siedzeniu, powoduje frustrację i podniesienie ciśnienia. Ale mamy świadomość, że pasy bezpieczeństwa ratują życie. VAR porównałbym dokładnie do czegoś takiego. Ten VAR jest uciążliwy, ten VAR jest męczący, ten VAR jest irytujący, ale skoro chłopcy w krótkich spodenkach bawią się na poważnie i w grę wchodzą ogromne pieniądze, to musimy pilnować zasad. Nie możemy dopuszczać do sytuacji, że wyniki spotkań będą po prostu wypaczane nawet kosztem straty widowiska. Tak jest. Ja też bym chciał znaleźć jakieś inne pośrednie rozwiązanie, ale no takiego rozwiązania po prostu nie traci ma. Traci energię trener Bielica niepotrzebnie? Zdecydowanie, natomiast ludzie na trybunach muszą się do tego przyzwyczaić. Dajmy czas temu systemowi. Ludzie, którzy są w wozie transmisyjnym, a więc sędziowie, którzy to oglądają, powinni zdecydowanie szybciej reagować na te wydarzenia, aby nie było tak, że jest sytuacja, idzie akcja i sędzia wraca do akcji półtorej albo dwie minuty po cały ten. Ja siedziałem na trybunach i ja ten system rozumiem i wiem, na czym to polega. Natomiast ludzie, którzy oglądają te spotkania, absolutnie. Tak, świadomość, nie wiedzą w ogóle, co się stało, nie wiedzą, w ogóle nie wiedzą, tak. Bez tej świadomości myślę, że czas będzie pracował na korzyść VAR-u. Aczkolwiek w niektórych nawet sytuacjach, nawet sędziowie, którzy oglądają te powtórki, gdzieś tą sytuację można w dwójako zinterpretować. To też jest niewdzięczne, Wojtek, dla nas, ekspertów, chciałbym komentatorów. Bo człowiek daje strzepony, wyje, ja a mam, potem okazuje ja mam się, prawo że o tym mówić. Druga kolejka, mecz Lechia Gdańsk-Krakowia. To był pierwszy mecz w historii Ekstraklasy, na którym VAR odcisnął takie piętno. No i akurat pecha miał duet Rafał Wolski, Wojtek Jagoda. My też musieliśmy się uczyć powstrzymywania emocji, uczyć się życia po życiu, że nie wybuchamy, nie otwieramy szampana wtedy, kiedy piłka jest w siatce, tylko wtedy, kiedy sędzia wskaże na środek boiska i gwizdnie i rozpocznie się akcja. Komentowałem wiele spotkań z Rafałem, ale powiem wam, że po tym meczu, podczas którego mnóstwo się działo, podczas którego trzeba było krzyczeć gol, później cofać, odwoływać, to po tym meczu widziałem Rafała, który wyglądał tak, jakby przejechał go walec. Był zdewastowany psychicznie. Ale i on, i ja, i Bartek, i nasi koledzy w kolejnych spotkaniach Ekstraklasy mieli do czynienia z VAR-em. I teraz tak naprawdę to już jest bułeczka z masłem. Nie krzyczymy gol, nie robimy wiatru do momentu, dopóki nie jesteśmy przekonani, że coś naprawdę zostało już zaakceptowane. Traci trochę futbol na swoim pięknie, traci trochę na swoim uroku. No też, ale, Wojtek, też ma tak znaczenie, jak sędzia się zachowuje, bo na przykład teraz mieliśmy do czynienia z VAR-em choćby w Gdańsku czy w Szczecinie i to jest tak, do monitorka te 10-15 sekund, okej, ale pamiętam, Tomasz Kwiatkowski podbiegł do monitorka chyba w Krakowie i tam dwie minuty stał. O tym mówimy. Brakowało jeszcze, że poprosi o to, żeby mu ktoś zaparzył kawę i przyniósł ciasteczka. Sytuacja z rzutem karnym Lechi. Tak. Idzie kontra, gdzie mogła być bramka w drugą stronę, a więc co się stanie, kiedy to jakiś tak w Holandii zespół było, prawda? Było miesiąc temu w Holandii, kiedy poszła kontra i padła bramka. I co wtedy było będzie? Tam, I Holendrzy tamto anulowali i wrócili do tego. To już jest cyrk. Bielica miał rację. No tak. Pamiętam, komentując jedno ze spotkań, nazwałem poszukiwaniem haków. Jeżeli na kogoś chce się znaleźć haka, to można tą taśmę tak długo odwijać, aż cofać. Przepisy piłkarskie są tak pojemne, że dobry sędzia zawsze znajdzie odstępstwo od tych przepisów. Znowu wrócę do porównania drogowego. Jeżeli policjant chce nas uwalić na drodze,
to zawsze znajdzie albo brudne szyby, albo gdzieś trójkąt nie w tym miejscu i takie albo inne rzeczy. Albo sam pałką zbije reflektor. Albo te pasy nie zapięte. Ja akurat o to już sędziów nie posądzamy. Takie czasy już minęły i mamy nadzieję nigdy nie wrócą. Nie, nie, no ale te moce gdzieś są przez ten VAR rzeczywiście takie naturalne. Innego, jest zupełnie co innego. Teraz już trzeba będzie troszeczkę oswoić się z tym wszystkim, tak jak Wojtek mówi, bardziej chłodno na to popatrzeć. Przypomnijcie sobie jedno ze spotkań Sandecji i gol strzelony przez Mateusza Cetnarskiego, gdzie piłka odbija się 20 cm za linią, ale na początku nikt nie wie, czy ten gol był. Wszyscy stoją w kole środkowym. Później sędzia oznajmia, że jednak gol jest. No i co? I ten Mateusz ma w tym momencie skakać do góry i zacząć się cieszyć. Wiadomo, że jemu ktoś te emocje jemu te emocje bezpowrotnie ukradł. No takie są fakty. Ale chyba myślę, że z VAR-em trochę tak jak z demokracją. Narzekamy, ale lepszego systemu chyba nikt jeszcze nie wymyślił. I jeszcze jedno słówko o Gdańsku. Chciałbym was zapytać o wskazanie piłkarza w Lechii, który na ten moment jest najbardziej wartościowym graczem w kontekście roku, dwóch. Czyli kto mógłby odejść za największe pieniądze w Lechii? Kto jest najlepszy? Myślę, że łatwo to powiedzieć, ale nie odejdzie, bo już chyba jest za stary. Marko, prawda Marko? Dla mnie Rafał Wolski. Mówisz o odejściu, natomiast najlepszy. Tak. No, Rafał tak długo w tej Lechii ale chyba jeszcze... Ale Marek nawet... jest skazany na jeszcze jedną szansę za granicą? Ja myślę, do że tak, zmierzasz, ale ja myślę, że jeszcze musi do tego czerwca pograć w Polsce i utrzymywać to takie tempo meczu i tą grę, którą pokazał nawet przeciwko Lechowi, bo był jednym z najlepszych zawodników Lechii w tym spotkaniu. Jego wyszkolenie, jego gra jeden na jeden, jego kreatywność jest troszeczkę na wyższym poziomie i myślę, że jeśli Rafał będzie więcej nad sobą jeszcze pracował, zdecydowanie więcej, się troszeczkę buduje się jeszcze mięśniowo-fizycznie, w tym kontakcie będzie zdecydowanie silniejszy, to myślę, że warto dać mu jeszcze szansę, żeby on pojechał. I on pojedzie. Nie myślisz, że stracił wiarygodność, będąc tam? Ja przypominam sobie sytuację z Mariuszem Stępińskim, który uciekł za pierwszym razem do Norymbergi, był rezerwowym w drużynie rezerw Norymbergi, wrócił do Ekstraklasy, strzelał gola za golem, robił praktycznie wszystko, był profesorem pola karnego, znowu wyjechał i... Ja myślę, że jak Rafał po raz będzie wierzył teraz, to jednak zastanowi się nad wyborem zespołu i ligi, do której ma trafić, bo to jest bardzo ważne. Ja myślę, że od początku ten jego wyjazd na zachód był tak robiony trochę na wariackich papierach i był zrobiony za wcześnie. A jeszcze bardziej szalony, Marek, był twój wyjazd z Arielem Borysiukiem, dobrze pamiętam? Tam była Brugia, czy ja coś pokręciłem? Nie, nie, ja nie wyjeżdżałem z Arielem Borysiukiem. Ariel był Kazislauter i Brugia. To było... To Mariusz Piekarski? Piekario. Tak, okay. Piekario. Dobra. Mario Piekari. To mamy jasność. Że czasami te wybory na początku drogi młodych zawodników są bardzo, bardzo, bardzo ważne. I tutaj zgadzam się z Wojtkiem, że czasami tracisz tą wiarygodność, natomiast ja myślę, że kreatywność Wolskiego, jego wyszkolenie, przede wszystkim jego powołanie do kadry narodowej Polski będzie świadczyło o to tym, że on jeszcze pojedzie do dobrego zespołu. Ja też coś takiego widzę u niego, że coś się zmieniło, coś takiego, że sprawi, że on to na stałe się zmieniło. On będzie jednym z liderów lotnictwa. Zmieniło się przygotowanie fizyczne, no bo nie oszukujmy się, na zachodzie pracuje się kompletnie inaczej. I ma do kogo grać w Lechii, to też jest ważne. Mamy przykład piłkarza Filipa Starzyńskiego, który wyjeżdżał do Belgii z Ruchu, człapiąc po boisku. Mimo tego, że w tej Belgii prawie w ogóle nie grał, większość czasu trenował, to wrócił do Ekstraklasy i ja w pierwszym spotkaniu Zagłębia Lubin nagle zauważyłem, że Filip z piłką biega szybciej niż przed wyjazdem bez piłki. I to samo spotkało Rafała Wolskiego. Też się nie nagrał, no ale we właściwy sposób trenował. Został we właściwy sposób przygotowany fizycznie i to mu zostało aż do teraz. W fajnym mieście pomieszkał, widział freski, sztukę prawdziwą mógł podziwiać. No i widział coś, też tą namiastkę tego prawdziwego futbolu, do którego ma teraz szansę dołączyć. Tak jest. Nasz ostatni przystanek. Warszawa, trener Legii Romeo Jozak o jednym ze swoich graczy. Posłuchajmy. Mówiłbym z tego jakiegoś przedstawienia, co się stało. Każdy tutaj ma jeden cel. Powinien podążać w tym samym kierunku.
Potrzebujemy ludzi, którzy mają dobre, pozytywne podejście i dobry wpływ na zespół. Dają dobrą energię. Dominik tego nie robił. W ciągu ostatnich 7 dni nie zauważyłem poprawy, aby szedł w dobrym kierunku. Jeśli zmieni swoje podejście, to wróci. Dominik Noć. To o nim mówił Romeo Jozak. Dominik Noć, który w tym momencie jest w trzecioligowych rezerwach. Czy prawidłowo zareagował Romeo Jozak? No ja myślę, że taka była decyzja trenera. Trener miał, ma zawodnika na treningu. Nie wiem, czy ten wywiad mu się do tego przysłużył jeszcze dla węgierskiej telewizji. Która... Mamy problem z Węgrami, Marek? Dziurcio, Noć. No niektórzy, no to jest młody chłopak jeszcze. On był krnobry, nie tylko w Warszawie, ale też również w swoim poprzednim klubie, więc jest to jakaś kolej rzeczy. Jak zacznie szanować wszystko to, co ma wokół siebie i ludzi, z którymi przebywa, to myślę, że dostanie kolejną szansę, ponieważ ten chłopak ma umiejętności. Natomiast no, jak czasami głowa nie dojeżdża, no to ląduje się w rezerwach. To nie jest pierwszy i ostatni piłkarz warszawskiej Legii czy też klubów Ekstraklasy, którzy zostali zesłani do drużyny rezerw. No choć to duży zjazd niewątpliwie z piłkarza, który... Zdarza się. Czasami to dobrze robi, także... Nosi... Noc... Potrzeba, tak? Młodych czasami zdecydowanie, tak utemperować. Zdecydowanie. Z tego, co ja słyszałem, nosi głowę... W chmurach, wysoko. Tak wysoko, jak nosił Daniel Ljuboja. Tylko, że on trochę... O Daniel trochę na warunkach lepiej, tylko, że on trochę, lepiej grał, trochę więcej dawał więcej klubowi, koszulek sprzedawał. Więcej sprzedawał koszulek. Może wyrzućmy to słowo trochę. Więc mówię to z pełnym przerysowaniem, z ogromną ironią. Ma talent, bo zachwycaliśmy się jego graniem. Przypominam sobie... A na jaką pozycję to jest chłopak? Przepraszam, że ci wejdę w słowo, bo różne są głosy. Skrzydło, za plecami napastnika. Myślę, że futbol... Za wcześnie, żeby go definiować? Że futbol, współczesny futbol jest tak uniwersalny, że definiowanie ludzi ustawianych za klasyczną dziewiątką, za środkowym napastnikiem nie ma sensu, jest stratą czasu. Dobry, ofensywny gracz, duży talent. Pokazał to chociażby w pierwszym spotkaniu tego sezonu, w którym Górnik grał z Legią Warszawa. Górnik Legię mocno zlał. Jedynym piłkarzem, który się obronił, był właśnie Noć. Wydawało się, że to będzie tak. jesień Noża, a wiosną już go nie zobaczymy, bo Legia sprzeda go za ogromną kasę za granicę. Wygląda na to, że Noża wiosną rzeczywiście możemy nie zobaczyć, ale nie z tego powodu. No tak, to jest zawodnik ofensywny, wybitnie ofensywny, tak powiedział Wojtek. On może grać na 7, 10, 11, czyli na środku, na bokach. W zależności od systemu drużyny, a nie... On jest swobodny, on sobie da radę, ponieważ ma dobrą szybkość, ma świetny dribbling. Natomiast też zespoły, które oglądały Legię, zobaczyły, że on jest w pewnym sensie gdzieś przewidywalny, więc ta jego gra, być może ta troszeczkę tej frustracji zaczęło też z niego wychodzić. Natomiast jednak musi chłopak zejść na ziemię, bo Warszawa bardzo szybko takich zawodników sprowadza do parteru, do miejsca, gdzie albo się odbudują, albo będą musieli pakować walizki i zmieniać klub. Jeszcze Wojtek, jedno zdanko? Warszawa ceni pracowitość. Tak. Marek skromność. Marek tego nie powie, ale kiedyś przyjechał do Warszawy chłopak, którego nikt nie znał. I przede wszystkim dzięki ciężkiej pracy dziś jest jednym z najbardziej utytułowanych piłkarzy Legii w historii tego klubu. Nazywa się Marek Juźwak. Taka to prawda. Tak. Dziękuję ci, Wojtku. Ale nie, no to są fakty. To są fakty. Praca. Kult pracy. Dała to, co wyszło. Czas na esencję. 13. kolejki Lotto Ekstraklasy, którą wyciągniemy na podstawie trzech kategorii. Pierwsza z nich. Pan piłkarz. Czy był jakiś gracz, który wam zaimponował? Ja myślę, że ja bym tutaj dorzuciłbym trzech bramkarzy. Bo proszę. Ich interwencje miały kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o wynik spotkania. Steinbolz z Arki Gdynia, kapitalny mecz. Gliwa z Sandecji i Arek Maras z Legii, który z meczu z Wisłą... Czyli ławą idą, tak? Tak. Myślę, że to byli panowie piłkarze, którzy... Bramkarze. Którzy uratowali swoje zespoły w takich sytuacjach praktycznie już beznadziejnych. Fajnie, to chyba się nie powtórzymy, bo ja poczekam na ruch Wojtka i wtedy wybiorę swojego. Myślę, że możemy powiedzieć jednym głosem, na 3-4, czy nie? Mówimy w ciemno?
Wiesz ja co, mówię 3-4, ale... a ty mówisz... Dobra. Okej, najwyżej nie wyjdzie. 3-4, Łukasz Piątek. Naprawdę się nie umawialiśmy. A wiesz, bo jeszcze Cwijanowicz. Wszedł i odmienił mecz. Wpłynął na mecz swoją grą. Tak, i... Ale okej, tam był remis. Tu Brukbet wygrał. I to stanowi o wyższości piątka. Tak, Cwijanowicz pracował 60 minut, Łukasz 90 kilka. I to był z punktu widzenia psychologicznego dużo trudniejszy mecz dla wszystkich uczestników spotkania w Szczecinie. Tam naprawdę grano na samym dnie. Tam przedostatnia drużyna walczyła z ostatnią. Łatwo się było przerazić, łatwo się było przestraszyć odpowiedzialności. Łukasz z wysoko podniesioną głową od pierwszej akcji, od pierwszego kontaktu z piłką do samego końca był wielki. Łukasz, super mecz. Ja nie pamiętam tak dobrego występu Łukasza Piątka. Łukasz Wielki Piątek to był występ Wielki Piątek. No tak było. To był występ Łukasza w meczu Brukbetu z Pogonią. Dobrze. Kategoria druga. Aplauz. Co zostaje w głowie? No, przede wszystkim kapitalna przewrotka Siemaszki. To naprawdę było zrobione bardzo szybko, ale przede wszystkim kapitalnie technicznie. To ostatni Polak, Marek, chyba, który zrobił coś takiego, to Andrzej Juskowiak. Pamiętasz, kiedyś był taki mecz, Sporting ktoś? Myślę, że Marcin Mięcie był mistrzem w tych Tak, ale Marcin robił po 40 takich rzeczy na każdym treningu. Na każdym treningu i w meczu jeszcze z każdej sytuacji próbował grać przewrotką. Marcin, gdyby można było, to by tak rzuty karne wykonywał. Marcina trzeba było zabrać na piłkę plażową, bo tam by miał więcej możliwości. No ja nie, no to jeszcze Boguś Saganowski, prawda? Tak, Boguś to robi, to inaczej. Ale on to robi kapitalnie. Boguś się robi to kapitalnie. No, ja mam aplauz pozaboiskowy. Aplauz, który kieruje do zawodnika kontuzjowanego. Patryk Małecki, który w przedmeczowym wywiadzie na stadionie wypełnionym po brzegi, wiadomo z jakiego względu, po to, żeby obrażać Krzysztofa Mączyńskiego. To być może był ten negatywny aplauz. Pytany przez Michała Wodzińskiego o Krzysztofa Mączyńskiego, mówi o nim per Krzysio. Dla mnie to było piękne, dla mnie to było prawdziwe, dla mnie to pokazywało, że facet, który jest ulubieńcem fanów Wisły, który kiedyś Wisłę zagrzewał w sektorze, w młynie do gry, nie poszedł na łatwiznę, nie powiedział Mączyński, nie wiem, nie znam kogoś takiego. W trudnym momencie dla Krzyśka on pokazał, że jest kumplem, że jest przyjacielem, mówiąc do niego w taki sposób, mnie to autentycznie wzruszyło. No i brawo. Marek, co ty wymieniłeś? Ja powiedziałem Siemaszkę. To ja powiem, że też Siemaszkę. Jeszcze jedna kategoria, ostatnia. Szpila. Panowie, pozwolicie, że zacznę. Nie podobała mi się frekwencja w Gdańsku. 13 tysięcy na meczu z Lechem. Uważam, że to za mało, że stać Gdańsk na więcej. Okoliczności łagodzące starałem się znaleźć i widziałem, że była w tym samym czasie gala UFC. Arenie. Być może to przyciągnęło trochę. Ja myślę, że w Gdańsku nie będzie... Dwóch tych nie będzie regularnie? Nie, absolutnie. Nie, okay. Naprawdę marketing i ludzie w klubie pracują bardzo, bardzo solidnie na to, żeby tych ludzi przychodziło zdecydowanie więcej. Bo na Arce było 11. 2000 mniej. Tak, ale ja myślę, że tutaj potrzeba czasu, żeby tych ludzi przychodziło więcej, bo w tamtym sezonie, kiedy Lechia walczyła o mistrza Polski, również było tam 17-18 tysięcy. Kogoś takiego jak Siemaszko z przewrotką w Niestrzelu. Być może kiedy byłoby na nie wiem, dwóch, trzech jakichś napastnik kapitalnych, który by rozwalał system, być może ci ludzie by przyszli, ale nie jest łatwo ściągnąć w Gdańsku ludzi na stadion. To ta gala Wojtek? UFC, Bartek, nie jest usprawiedliwieniem. Skoro fan sportu walki Adam Marchliński wybrał futbol, a nie UFC, to znaczy, był zmuszony, że... wiesz. Tak mu wyszło z grafiku. A ja pójdę tym samym tropem, na który ty zwróciłeś uwagę, tylko że zmienię stadion. Pogoń Szczecin, Brukbet, 3000 widzów w Szczecinie. I tak jakoś będę mówił szybko, ale rozbuduję opowieść. Jakieś 12 miesięcy temu Pogoń też była nisko w tabeli, miała zaledwie kilka punktów nad przepaścią. Do Szczecina przyjechała Legia Warszawa, na stadion przyszło 10 tysięcy ludzi. Teraz, kiedy piłkarzom naprawdę trzeba pomóc, piłkarz nie potrzebuje pomocy ani od trenera,
ani od kibiców wtedy, kiedy idzie. On sobie radzi sam. Nawet by chciał, żeby mu nie przeszkadzać. Piłkarz potrzebuje trenera, który podpowie i kibiców, którzy zakrzykną wtedy, kiedy nie idzie. Żeby pokazać, że są kraje, w których to wygląda trochę inaczej. Bundesliga, też ostatnia kolejka. Mecz Köln z Werderem Breba. Gra drużyna przedostatnia z ostatnią. Na boisku mało się dzieje. Mecz kończy się wynikiem 0-0, więc tu nasi piłkarze są zdecydowanie na plus, bo u nas działo się mnóstwo, było 5 goli. Na innym biegunie. Ale na trybunach, szanowni kochani koledzy, jest 50 tysięcy widzów. Stadion jest wyprzedany. 50 tysięcy... Ale tam piwko można pić. 50 tysięcy... też można pić. Powiem ci, że w Szczecinie w zeszłym sezonie niskoprocentowe piwo można było pić na stadionie, więc to akurat, tak, to akurat, samo, to podobnie, to akurat tak. Nie ma problemu. Do 3%, tak? 50 tysięcy widzów na meczu przedostatniej z ostatnią drużyną w tabeli Bundesligi, więc ja wiem, Bundesliga, ale... Jeżeli nauczymy się... dopingować swoje drużyny. Przede wszystkim tak jak Górnik Zabrze. Tak. Chodzi się w Zabrzu, chodzi na się na Górnika, Zabrze, a nie na Legię, drużyny. Lecha, Lechię. Bo 20 tysięcy było na Arce i było na Legii Warszawa. Tak. Dokładnie. I tą piękną historią o Górniku zamykamy nasze ekstraklasowe dysputy. A na koniec, jak zawsze, coś zagramy. Dziś będzie to Rex w utworze Dream. Z jednej strony inspiruje, a z drugiej relaksuje. W audycji swoją obecność zaznaczyli Marek Jóźwiak. Dziękuję bardzo. Wojtek Jagoda. Nieprawdopodobnie szybko ta godzina zleciała. Mam nadzieję, że Państwo, którzy nas słuchali, było równie przyjemnie jak nas tu przy tym stole. Wojtek Jagoda, kłaniam się, miłego dnia życzę. Wpisaliśmy się w narrację ostatniej kolejki, bo tam też wszyscy gonili. Zdecydowanie. No, się gonią po chodnikach, bo deszcz pada, więc przed deszczem uciekamy. SoundCloud, iTunes oraz YouTube, tam znajdziecie nasze audycje, natomiast wszystko o transmisjach w sportowej części serwisu kanalplus.pl. Bartosz Glen, dziękuję za uwagę, do usłyszenia.